Dobry. Bardzo proszę na początku o kilka słów podsumowujących dzisiejsze spotkanie. Trudny mecz, brzydki mecz, intensywny mecz. Nie chciałbym kolejny raz przeżywać czegoś takiego co dzisiaj. Plus dla chłopaków za to, że dwa razy odrobiliśmy ten mecz, goniliśmy, bardzo chcieliśmy wygrać. Wydaje mi się, że to, że traciliśmy bramki, goniliśmy, traciliśmy drugą, goniliśmy, trochę nerwowości wprowadzało w nasze poczynania. No, staram się ugryźć w język co do boiska, bo rozumiem, że boisko może być ciężkie w tych warunkach, ale nasze coraz gorsze jest, więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o to. Więc jeżeli się jest 65% w posiadaniu piłki, to jednak to przeszkadza. Brakowało nam sytuacji, dzisiaj przeciwnik mocno zorganizowany, przeszkadzający, liczyliśmy się z tym, ale można było coś więcej wyciągnąć. Cieszą zmiany i tyle, przerwa na reprezentację to nam da trochę świeżości, teraz mam nadzieję, bo tak sobie przypomnę tą poprzednią rundę po Odrze, byliśmy w takim głębokim kryzysie i mocno odbiliśmy i wierzę, że teraz, gdzie naprawdę nie przegrywamy, punktujemy dobrze. Oczywiście to jest niedosyt w tym meczu, ale mimo wszystko jest nieźle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania? Pan Mateusz. Dzień dobry, trenerze. Mateusz Chabrat, Meczyk. Ja mam dwa pytania. Pierwsze o to, czego Arce właśnie dzisiaj najbardziej brakowało, bo rywal był niewygodny, męczący. Wiadomo, jak gra Odra, jest to trudny rywal dla takich drużyn jak Arka, no ale też Arkowcy widać było, że nie mają, wielu piłkarzy nie miało swojego dnia, więc czego zabrakło nam dzisiaj? No tak, ten mecz, ogólnie nieźle weszliśmy w ten mecz, bo tak jak myśleliśmy, że tak będzie. Chcieliśmy bardzo intensywnie grać bezpośrednio, co rzadko się nam zdarza, bo my chcieliśmy dużo dośrodkowań, dużo wstecznych piłek, dużo uderzeń chcieliśmy w tym meczu, a dostaliśmy bramkę, więc przeciwnik mocno się później wycofał, więc tak jak często powtarzam te scenariusze na mecz, trzeba być przygotowanym na wiele ich, więc tak jak mówię, no... Brzydki mecz, ale można było coś więcej z niego wyciągnąć. I drugie pytanie właśnie łączone o ocenę występu. Po pierwsze Tornika w pierwszym składzie, a po drugie ocenę występu sędziego, bo można było odnieść wrażenie, że dzisiaj sporo kontrowersji, nerwów, stykowych sytuacji, kartek, które były, których nie było. No widać było, że to buzowało. Znaczy, no nie chcę się tam zbytnio wypowiadać o pracy sędziego. Byłem tutaj z sędziami doświadczonymi na Warze porozmawiać o sytuacji Kasjana. No i będę się skłaniał ku karnemu, bo Kasjan, po pierwsze, to był jego oczywisty błąd, że nie robi się w ślizgu. Zresztą my o tym często rozmawiamy, że nie robimy ślizgu w takich sytuacjach. A po drugie zagarnia piłkę ręką i sędziowie przedstawili mi interpretację tych przepisów. Widać było, że nie czuł sędzia tego meczu. Dał się tak jakby sprowokować tej postawie Odry, takiej roszczeniowej, w każdym kontakcie, takiej zabijającej mecz. No i później już z tego poziomu swojego sędziowania niestety nie zszedł, no ale tak jak mówię, no ten mecz nie był łatwy dla sędziego, więc tu jest jakieś usprawiedliwienie. I Tornikę jeszcze? Tornikę. No był aktywny, był intensywny, biegał, starał, walczył się, ale ciężko mu było z tego boiska robić to, co miał zaplanowane przed tym meczem, czyli łamanie do środka, uderzanie i dośrodkowanie współprzestrzeni, więc z tym miał problem, no ale okej, to wydaje mi się, że niezły występ. Czy jeszcze pytania? Dzień dobry, trenerze, Jakub Muszyński, Radio Kaszawy. Ja tak podsumowując może, czy to Arka bardziej w tym meczu przegrała ten mecz, czy to Odra wygrała, ponieważ było dużo... Zremisowałem, przepraszam. Było dużo błędów ze strony Arki na początku meczu. Arka dopiero wyglądała tak, jakby się budziła dopiero po bramkach, które traciła, mimo kilku dobrych akcji przed nimi. I tak chciałem takie krótkie podsumowanie. Dziękuję. To ja mam się odnieść do podsumowania pana? Nie, no każdy ma prawo do swojej opinii. Zresztą wcześniej już powiedziałem na temat tego meczu i... Troszeczkę wydaje mi się, że to nie byliśmy my, jeżeli chodzi o kreowanie, ale też oczywiście trzeba docenić przeciwnika, który mocno nam przeszkadzał, więc tych sytuacji jakoś tam specjalnie dużo nie było, chociaż w końcówce jeszcze chcieliśmy naprawdę, zresztą to było widać po nas, po ławce, po zawodnikach, że bardzo chcieliśmy wygrać ten mecz i to jest taki plus. Panie trenerze, powiedział pan 2 tygodnie przerwy, więc troszkę, że tak powiem, będzie można porobić te rzeczy, które w tym normalnym cyklu nie można. A ja chciałem się zapytać o Kopackiego, który dzisiaj nie grał.
wyglądało na to, że ten zespół jednak ma takie piętno Kopackiego na sobie, bo brakowało go, widać było, że go brakowało. I czy pan ma jakiś specjalny pomysł na to, że on tak naprawdę 3 tygodnie nie będzie grał w takim cyklu meczowym? Tak. Z Olafem już wprowadziliśmy ten plan. Z jednej strony to oczywiście źle, że nie grał, bo jest nasz to podstawowy zawodnik i jeden z ważniejszych, jeżeli chodzi o ten sezon. A po drugie można zrobić coś, co może mu się przydać na resztę sezonu, czyli praktycznie taki mini okres przygotowawczy, więc już działamy troszeczkę, podejdziemy indywidualnie, jeżeli chodzi o niego. Także no być może jakieś będą zalety tej przerwy dla Olafa. Jacek Kupczyński, Trójmiasto.pl. Ja jeszcze w nawiązaniu do braku Kopackiego, co prawda jeden zawodnik no nie gra, ale czy taktyka, którą obrał pan na ten mecz, w jakiś stopniu też wiązała się z tym, że nie było Olafa? Może byście inaczej grali, albo niektórzy piłkarze mieli więcej swobody? I drugie pytanie, ten okres dwutygodniowy, czy tradycyjnie bez sparingu, czy może z kimś zagracie? Dziękuję bardzo. Tak. Miało znaczenie oczywiście ustawienie taktyki. Zresztą było widać, na odwrócone nogi zagraliśmy, czyli Kacper z Tornikę, później na chwilę zmieniliśmy. Na pewno byśmy grali inaczej z Olafem, bo te schematy działań, współpraca między Olafem a Dawidem, a Czubim to już jakby są przygotowane, także to na pewno. A jeżeli chodzi o 2 tygodnie przerwy, no nie zagramy sparingu z tego względu, że mamy Celiotkę i drugi zespół, więc sobie pozwolimy pomóc drugiemu zespołowi, a my będziemy trenować, może jakąś grę wewnętrzną zagramy, jeżeli będziemy mieli gdzie. Mogę na boisko jakieś pożyczyć? Bardzo proszę, jeszcze tutaj kolega. Dzień dobry, trenerze, Jan Korczyński, Fala Sportu. No ja mam pytanie trochę dotyczące układu tabeli po tej kolejce, bo dużo drużyn z czołówki straciło punkty, chociażby GKS Tychy czy Motor Lublin przegrywając w Rzeszowie. No i też patrząc na to, że no przed Arką tak naprawdę, przed każdą drużyną w lidze ten najgorętszy okres, to przyjmujecie ten remis z pokorą? Szanujecie ten punkt, czy raczej jest taki ogromny niedosyt po tym spotkaniu? Znaczy punktowo na pewno jest niedosyt, ale patrząc na tabelę, to nie ma tragedii. No. Jest nieźle, jesteśmy w strefie awansu. Tak, patrząc na te zespoły, co nas gonią, no ja bym się tak nie cieszył na ich miejscu, bo to Arka będzie na tych pierwszych 2 miejscach. Ja jestem przekonany o tym. I tym akcentem możemy zakończyć. Zapraszam po przerwie na kolejne spotkanie Arki. Dziękuję. Do zobaczenia. Jest z nami trener gości, pan Adam Nocłoń. Witam, trenerze. Witam. Dzień dobry. Bardzo proszę na początku o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Dobry, szybki mecz z jednej i z drugiej strony. Widać dużą jakość w zespole Arki, ale mój zespół dzisiaj zagrał naprawdę, naprawdę dobre spotkanie. Mało nam zabrakło do tego, żeby tu wygrać. Aczkolwiek trzeba przyznać, że u przeciwnika jest też sporo jakości. Mój zespół dzisiaj przypominał tą ekipę, która w tamtej rundzie wygrywała, miała serię w tej pierwszej lidze. Graliśmy dzisiaj naprawdę, naprawdę dobre spotkanie. Gdybyśmy tu dzisiaj nie zagrali dobrego meczu, to myślę, że nie byłoby co z nas zbierać, ale jakieś takie widzę przebudzenie w zespole. Graliśmy wysoko, agresywnie. Nie skupialiśmy się tylko na grze defensywnej i trzeba przyznać, że ta gra była naprawdę, naprawdę dobra. Mam nadzieję, że ten mecz taki da mojemu zespołowi impuls do tego i to było takie przypomnienie. Kiedyś graliśmy i ta nasza teraz słabsza dyspozycja, jeżeli chodzi o punkty, bo gra była różnie w niektórych meczach, będzie coraz lepsza. Przerwa na kadrę, popracujemy jeszcze i uważam, że można być optymistą po tym spotkaniu z tak dobrym zespołem, że byliśmy równorzędnym przeciwnikiem, nie byliśmy gorsi i mimo wszystko nam troszkę zabrakło, ale mam nadzieję, że w tych następnych meczach nam tego nie zabraknie i będziemy bardziej takim zespołem jeszcze, który przepycha takie sytuacje jak dzisiaj, bo dzisiaj naprawdę było bardzo, bardzo blisko do tego, żebyśmy sprawili niespodziankę. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Bardzo proszę, pan Mateusz. Dzień dobry, panie trenerze, Mateusz Hawrot, Meczyki. Ja bym poprosił o komentarz może dotyczący sędziowania, bo można było odnieść wrażenie, że sędzia Marciniak miał dzisiaj dość
ciężki dzień, bo też sporo się działo, były kartki, kontrowersje. Jak z pana perspektywy to wyglądało? Dziękuję. Mecz chyba ciężki do w ogóle do prowadzenia. Dzisiaj dużo takich sytuacji stykowych. Obydwa zespoły grały bardzo agresywnie. Powiem tak, ja nie będę komentował, muszę zobaczyć na wideo. Myślę, że i w jedną, i w drugą stronę mogły być tu jakieś błędy, ale to trzeba przeanalizować. Nie jestem od tego, żeby tutaj oceniać, czy była ręka, czy nie była ręki w jedną i w drugą stronę, bo my też mieliśmy przystanie 2-2. To była kontrowersja, bo zawodnik Arki miał rękę. Trzeba to zobaczyć na wideo i przeanalizować. Tak więc na pewno nie był to prosty mecz do sędziowania, bo bardzo szybki, agresywny, tak jak powiedziałem wcześniej, dużo sytuacji stykowych. Tak więc tutaj tyle mogę powiedzieć. Panie trenerze, ja pociągnę jeszcze ten temat właśnie a propos, nie chcę pan oceniać. Okej, rozumiem. Natomiast chciałem się pana spytać i myślę, że to będzie pana obiektywna odpowiedź. Czy złapanie w ręce piłki celowe przez zawodnika, kiedy przeciwnik wchodzi w sytuację powiedzmy zagrożenia, to jest żółta kartka czy nie? Pana zdanie. Celowe złapanie piłki? Tak. A była dzisiaj taka sytuacja? No, czy pana zdaniem celowe złapanie piłki to jest żółta kartka? No według przepisów chyba tak, nie? Według przepisów chyba tak. I tutaj nie ma co ukrywać, ale ja sobie takie nie przypominam tej sytuacji. No pierwsza połowa Mateusz spychała z lewej strony, ale druga było, żółta. Ale to było po faulu. Nie, faul był dla Arki. Złapana ręka. Nie wiem, naprawdę powiem panu, wiem, że wtedy to było tutaj w tej sytuacji na końcu pierwszej połowy, tak? No a wcześniej spychała było moim zdaniem faulowane i to dwukrotnie. Ale sędzia gwiznął rękę pana zawodnika. Wie pan co, no tak jak panu powiedziałem, no nie wiedziałem dobrze, co ma panu powiedzieć. Jeżeli by była ewidentne złapanie, no to jest żółta kartka. Jeżeli nie było ewidentnego, a to trzeba też ocenić, czy nie był pchany, czy nie był faulowany, bo moim zdaniem spychała wcześniej był faulowany i taka jest moja ocena. Dziękuję. Czy jeszcze pytania? Proszę bardzo, z tyłu. Dzień dobry, trenerze, Jakub Muszyński, Radio KSZP. Ja chciałem też pociągnąć jeszcze ten temat właśnie sędziowania i meczu, jaki zagraliście i jaki zagrała Arka. Chciałem zapytać, czy zgodzi się pan ze mną, że w tym meczu pomogło do tego wyniku, do osiągnięcia tego wyniku trochę szczęście i błędy Arki? Oprócz waszej dobrej gry oczywiście. Dziękuję. Ja myślę właśnie, że my tego szczęścia dzisiaj nie mieliśmy. Nie mieliśmy i takie jest moje zdanie, bo gdybyśmy mieli dzisiaj szczęście, to mamy 3 punkty. Drużyna zapracowała na ten wynik, to nie jest przypadkowy punkt dzisiaj. I tak bym tego nie oceniał, że mieliśmy furę szczęścia w tym meczu i graliśmy słabo i tutaj to tylko się odbywało w kontekście, czy się coś udało, czy nie. My dzisiaj graliśmy dobry mecz i mało nam zabrakło do tego, żeby tutaj pokonać, jakby nie było lidera i bardzo dobry zespół. Tak więc nie uważam, że my tego szczęścia nie mieliśmy, bo jakbyśmy mieli te szczęście, to byśmy dzisiaj wygrali, bo końcóweczka naprawdę była taka, że mogliśmy strzelić bramkę i może i też stracić, bo mecz się bardzo otworzył, no ale dowieźlibyśmy te zwycięstwo do końca i tutaj absolutnie nie podzielam takiego zdania, że wygraliśmy tylko poprzez szczęście. No myślę, że kto był na meczu i widział, to widział, że graliśmy dzisiaj dobre spotkania. Czy jeszcze jakieś pytania do trenera gości? Jeśli nie, dziękuję trenerze.